po co mężczyźnie taka czy inna suknia na jego kobiecie? Po co oni ją kupują? Po co używa tego określenia? Inwestują w kobiety. No właśnie, inwestują. To znaczy, spodziewają się zysków. Co to za zyski z takich inwestycji w kobietę? Z tego, że kupują samochody, futra, dziesiątki butów, kiecek? Wpadła w namysł. Przypominając sobie teorię wartości ekonomii, wyszło jej, że inwestycja, aby była sensowna, musi podnosić wartość przedmiotu. Czyli kiecka, buty, telefon podnoszą w oczach gospodyny jej wartość. To co kurde z jej wartością? Najwyraźniej coś innego niż myślała dotąd. Przypominała sobie, że zadała kiedyś miesiąc temu, a wydawało się teraz, że cała epoka. Pytanie, po co mężczyźnie potrzebna kobieta? I powiedział, że do tego, by go uwielbiać. Tego napędza, czyli wracając do teorii ekonomii, aby zwiększyć to uwielbianie, trzeba inwestować, trzeba kupować i teraz to nowe ciuchy, gadżety. To oni myślą, że kobiety są takie prymitywne i sprzedajne? No może niektóre są, pokiwały myślą głową, ale nie ona. Ona nie będzie wielbić gospodyna bardziej dlatego, że jej kupił buty. Co to nie. Zabrnęła się po uliczkę. Nadal nie wiedziała, dlaczego taką wagę gospodyni przywiązuje do jej stroju. A do jej sposobu chodzenia? To zaakceptowała. Więcej, nawet bardzo się jej podobało, że wszyscy oglądają się za nią zachwytem w oczach lub w przypadku kobiet zazdrością. To jaka różnica istotna. To ona właśnie ładnie chodzi. Ona jest unikalna. Nie suknia. W sukni ani w butach nie ma niczego jej. Bo pieniądze nie są jej, są gospodyna. Właśnie nas widziała, jak oglądano się za ekstra ubranymi laskami. Nawet dyskutowano przy niej.